Wręczenie Oldze Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla symbolicznie splotło się z innym ważnym dla regionalnej kultury wydarzeniem. 10 grudnia przyznano dwie nagrody prezydenta Olsztyna, imienia Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych oraz imienia Bohdana Jerzego Kozieło-Poklewskiego w dziedzinie historii. Mamy wyjątkowe osoby, które zgłaszają, nasi mieszkańcy zgłaszają środowiska do nagrodzenia, a kapituła, jak zawsze, oczywiście ma problem, ale z tego należy się cieszyć, że tak bogaty wybór jest możliwy z doskonałych, oczywiście zaprezentowanych kandydatur i zawsze są wybierani ci najlepsi. Kapituła postanowiła docenić badania historyczne prowadzone przez doktor habilitowaną Irenę Makarczyk. W kręgu zainteresowań badawczych laureatki znajduje się historia Warmii, szczególnie w okresie I Rzeczpospolitej. Uczona została wyróżniona za pracę pod tytułem Warmia w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego 1633-1643. Cieszę się, że są doceniane badania regionalne. To cenią Amerykanie, szczególnie, może u nas nie zawsze to tak było. Dlatego jest mi miło taką nagrodę otrzymać i bardzo ją sobie cenię. Za osiągnięcia muzyczne wyróżniono Małgorzatę Wawruk oraz profesora Marcina Wawruka. Oboje posiadają duże zasługi dla rozwoju olsztyńskiej churalistyki. Założony przez profesora kameralny zespół muzyki północno-wschodniej i popołudniowej Proforma, w którego działalność zaangażowała się również Małgorzata Wawruk, zdobywa w konkursach churalnych liczne prestiżowe nagrody. Artyści równie mocno co laury zdobywane na szczeblu ogólnopolskim doceniają te otrzymywane w swojej małej ojczyźnie. Jest naprawdę bardzo dużo wspaniałych artystów, wielkich pasjonatów sztuki z różnych dziedzin. Dlatego ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna, że zauważono również moją skromną osobę i moją działalność. Trudno być docenionym we własnym gnieździe, trudno być prorokiem we własnym kraju i ta nagroda pokazuje, że jednak ten nasz trud został dostrzeżony. Doceniony i wydaje mi się, że choćby z tego powodu jest to powód do dużej satysfakcji. Każdy z laureatów dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, a także osobami, które chcą realizować swoje pasje. Przykładem jest chór kameralny Medici Pro Musica przy Okręgowej Izbie Lekarskiej, który od 2009 roku prowadzi Małgorzata Wawruk. Dla nich śpiewanie jest ogromną pasją, także myślę, że śpiewanie potem przenoszą na swoją pracę. Na pewno są dużo bardziej wrażliwi i empatyczni. Natomiast z drugiej strony śpiew jest odskocznią od trudnej pracy, którą mają, bo nie zawsze, bardzo często muszą podejmować takie bardzo poważne decyzje. Na uroczystości nie mogło zabraknąć muzycznego akcentu. Wieczór uświetnił koncert zespołu Proforma z udziałem laureatów. Media huczą. 90% szpitali powiatowych generuje straty. Wynika z raportu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Tymczasem ostrucka placówka rozsiewa pozytywne wiadomości. W najbliższych dniach, myślę, że do końca tego miesiąca, osoby korzystające z rehabilitacji zostaną miło zaskoczone. Mianowicie oddamy nowy budynek, który jest w tej chwili już ukończony, tak? I go wyposażamy w chwili obecnej, także rehabilitacja, która tutaj była w budynku szpitala, będzie na zupełnie innym poziomie. Błędem byłoby jednak popaść w samozachwyt. Problemy są i tutaj. Jednym z nich jest poszukiwanie kardiologa. Tyle z oficjalnych źródeł. Natomiast oddział pediatryczny już pracuje normalnie.
Pani ordynator Gąsior w tej chwili pełni funkcję właśnie ordynatora. Od stycznia będziemy mieli kolejnego lekarza, który będzie ordynatorem, także będzie nas wspierał. Oczywiście też przydałoby się, żeby jeszcze jedna osoba pracowała na tym oddziale, bo takie są potrzeby kadrowe. Jeśli chodzi o pielęgniarki, sytuacja jest, można powiedzieć, że stabilna. Od niespełna 2 tygodni nowym prezesem szpitala w Ostródzie jest Jacek Dudzin, który paniki nie sieje, wręcz przeciwnie. Mówi o zmianach na lepsze. Optymistyczne nastawienie ma zapewnić sprzedaż działki tuż obok budynku głównego, od strony wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Cały czas prowadzę rozmowy z Wydziałem Geodezji w Urzędzie Miejskim. Akurat jest mi ten temat tutaj bliski, bo jestem radnym. Także w tej chwili rzeczywiście myślę, że w przeciągu paru dni otrzymamy decyzję. Tam są pewne takie kwestie techniczne, o których tutaj nie chcę mówić, bo to są takie typowo geodezyjne tematy, ale rzeczywiście ta działka jest przygotowywana do sprzedaży. To jest prawie hektar ziemi w centrum miasta, doskonale skomunikowany. Złe informacje sprzedają się zazwyczaj lepiej, jednak to te dobre mogą przynieść korzyści, na które czekamy. Póki zdrowie dopisuje temat, może to odległy. Najważniejsze, by źle się nie działo i więcej było pozytywnych newsów niż tych złych. Wigilia. Wyjątkowo szczególny dzień, świętowany rodzinnie i nie tylko. Gmina Ostróda ze Stowarzyszeniem Durong XXI wieku w ramach projektu Mazurskie Smaki zorganizowali Forum Aktywności Lokalnej pod nazwą Mazurska Wigilia. Dla mnie te budżety obywatelskie, te budżety sołeckie, bo tak one się nazywają w gminie, to jest określenie kierunków, takich oddolnych kierunków, co powinno być tworzone, co powinno być robione na terenie danego sołectwa. Tych sołectw mamy 40, każde sołectwo mogę być na tych zebraniach, kiedy dzielone są te fundusze, jest naprawdę bardzo duża frekwencja, jest ożywiona dyskusja i wtedy właśnie mieszkańcy wyznaczają kierunki. Konferencja pomogła podsumować cykly konkursów kulinarnych Mazurski Obiad i Mazurska Biesiada, a zwłaszcza podsumować mijający rok. 2019 odznaczył się mocną aktywnością środowisk wiejskich. Środowiska lokalne tak naprawdę od zawsze były aktywne, tylko nie zawsze potrafiły wykorzystać swoją aktywność. Nasze centrum bardzo mocno im w tym pomaga. Pomagamy, kreujemy, inspirujemy, animujemy ich działalność, zbieramy to wszystko do kupy i pomagamy tworzyć projekty, pisać je, pozyskiwać środki zewnętrzne z różnych źródeł. Wójt gminy Ostróda wręczył podziękowania za aktywny udział w życiu społeczno-kulturalnym oraz kultywowanie tradycji. Uczestnicy Mazurskiej Wigilii wymienili się doświadczeniami. Tak buduje się dobre relacje. Bardzo dużo kół gospodyń wiejskich w ostatnim roku powstaje, zwłaszcza właśnie w gminie Ostróda. Było tu przedstawionych kilka nowych kół gospodyń, ale też organizacji pozarządowych. My corocznie rejestrujemy około 10 nowych organizacji, nie tylko w gminie, ale w całym powiecie, więc jest to naprawdę bardzo dużo. Tak zwana odskocznia od codziennych obowiązków w środowiskach wiejskich daje satysfakcję, zapewnia rozrywkę i cel. To nie tylko spotkania towarzyskie, ale często chęć zaprezentowania swojego sołectwa czy gminy z produktu promującego okolice. Koło Luba powstaje w kwietniu, bardzo, bardzo aktywne, no, łącznie z wielkimi sukcesami, zajmują 3. miejsce w Polsce w bitwie regionów na najpiękniejszą czy na najlepszą potrawę. Dzięki temu było koło goszczone przez parę prezydencką. No. I po to wszystko jest. Jest to forma integracji środowisk zasługująca na pochwałę i podziękowanie. Działania te przynoszą korzyści nam wszystkim. Pobłogosław Panie Boże nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem naszych ojców składać sobie wzajemne życzenia świąteczne. Straż Miejska w Mławie sprawdza miejsca, w których w mroźne dni schronienia mogą szukać osoby bezdomne. Patrole prowadzone są praktycznie codziennie. To element prowadzonej rokrocznie akcji mającej na celu pomoc osobom potrzebującym. Takimi osobami są na pewno osoby bezdomne. W ramach tych działań strażnicy otrzymują polecenia praktycznie podczas codziennej służby do patrolowania miejsc, gdzie mogą takie osoby przebywać. Praktycznie w ciągu całego roku pomagamy tym osobom, czyli jeżeli te osoby chcą
przejechać do ośrodka dla osób bezdomnych. Służymy taką pomocą. Osoby te są tam kierowane. Niemniej w okresie zimowym działania te są bardziej nasilone. Osoby bez dachu nad głową mogą znaleźć schronienie w schronisku dla osób bezdomnych w Mionczynie Dużym. Nie każdy chce jechać do ośrodka. Część bezdomnych woli pozostać w pustostanach. Strażnicy zawsze proponują taki przejazd bez względu na porę roku. Niemniej osoby te wyczekują do większych mrozów, gdy już same stwierdzą, że jest za zimno, że zagraża to bezpośrednio im życiu i wtedy dopiero decydują się na przejazd do ośrodka dla osób bezdomnych. Opuszczone, nieogrzewane obiekty dają tylko złudzenia schronienia. Przebywanie w takich budynkach w wielu przypadkach może zakończyć się nieszczęściem. Osoby bezdomne spotykamy przeważnie w tak zwanych pustostanach. Są takie miejsca, domy, które w tej chwili są opuszczone, bądź też są niezamieszkałe. Te osoby tam lokują się i te osoby tam chronią się przed zimą. Działania kontrolne Straży Miejskiej będą prowadzone do końca zimy. Sygnały o osobach bezdomnych można przekazywać między innymi pod numerem 986. Usprawni kontrolę i da komfort pracy. Oto nowy nabytek strażników miejskich. Otrzymaliśmy nowe auto, jest to Opel Mibo, to znaczy Opel Combo, którym teraz funkcjonariusze będą się poruszać. Zastąpi on wysłużonego już Renault Trafika. Ostródcy funkcjonariusze przemieszczali się miejskimi ulicami nie bez problemów i zamiast niwelować je w środowisku, musieli w swoim pojeździe. Poprzednie auto już wymagało dość częstych napraw, no i koszty były naprawdę duże, tak? On jest wysłużony, praktycznie porusza się tylko w granicach miasta, czyli używamy jedynki do trójki maksymalnie, sprzęgło, gaz. Jest to silnik diesla, także też pewne mankamenty były odczuwalne. Teraz szybko i sprawnie dojadą do celu. To ważne, interwencji mało nie jest. Praca funkcjonariuszy Straży Miejskiej generalnie polega na ochronie porządku publicznego. Do tego zostaliśmy powołani. Natomiast na terenie miasta Ostródy jest to bardzo szeroki zakres. Zajmujemy się od kontroli posesji, zajmujemy się kontrolą porządku publicznego w przepisach, które stanowią o spalaniu odpadów, także parkowanie pojazdów. No, wachlarz tych obowiązków jest bardzo szeroki. Bezpiecznego podróżowania i bez kolizji życzymy strażnikom oraz wszystkim Państwu. Antoś ma 3 latka, urodził się z zanikiem kości promieniowych w obu rączkach. Nidzica aktywnie włącza się w pomoc i prosi o wsparcie inne miasta. Chłopca czeka kosztowna operacja. Rodzice nie są w stanie samodzielnie jej sfinansować. Jarmark Bożonarodzeniowy ma przynieść wsparcie, ale i szczęścia. Tego bardzo potrzeba. Zbieramy na leczenie Antosia Prusika i rzeczywiście jest to wspólna impreza razem z panem starostą, ale na szczególne uznanie zasługują jednostki oświatowe, zarówno powiatowe, jak i gminne. I proszę sobie wyobrazić, że zapomnieliśmy o jednej ze szkół, gdzie uczniowie poczuli się urażeni, że nie mogą wziąć udziału. Natychmiast naprawiliśmy problem, także wszystkie szkoły, które są w powiecie nidzickim, zaangażowały się w tę akcję. Trzeba pamiętać o jednym, że ta pomoc jest potrzebna każdemu. Czy jest to mały Antoś, czy to ktoś inny, warto się jednoczyć i pomagać. Wierzymy w to, że to dobro wraca w dłuższej, krótszej perspektywie, ale ono wraca i jest bardzo ważne też to, żeby wspólnie się w takie akcje włączać. Jestem bardzo zadowolony, że w tym roku po raz pierwszy wspólnie organizujemy taką akcję, ale tak jak już zostało powiedziane, bardzo szczytny cel. Nieważne komu pomagamy, ważne aby pomagać. Jest to bardzo ważne. Przed nami wyjątkowy okres świąteczny. Robiąc prezenty najbliższym, przypomnijmy sobie o tym chłopcu. I jeżeli jesteśmy w stanie chociaż trochę pomóc, zróbmy to. W pogoni za świątecznymi prezentami zatrzymajmy się na chwilę, tak jak mieszkańcy Nidzicy, którzy integrują się, by pomóc. Wracamy do archiwalnego nagrania, w którym rodzice Antosia osobiście proszą o pomoc. Ludzie jak najbardziej mogą zbierać pieniądze, wpłacać pieniądze na konto fundacji. Antoś jest podopiecznym fundacji Kochaj Życie w Warszawie. Na stronie fundacji jest jako jeden z podopiecznych. Wchodząc w podopiecznego, tak, w link jest podany numer konta, są podane wszystkie informacje niezbędne do przelewów.
Jarmark ze względu na remont Placu Wolności odbył się w parku. Nowa lokalizacja to i więcej miejsca. Kolejne społeczne inicjatywy również mają szansę tu się odbywać. Pies jest wiernym i oddanym przyjacielem. Kocha swojego właściciela bezwarunkowo. Okazuje się, że jest też doskonałym terapeutą. Wspiera, daje dużo miłości i przede wszystkim nie ocenia. Dzięki temu powstała dogoterapia, czyli zajęcia przy udziale specjalnie wyszkolonego psa, które mają na celu poprawić funkcjonowanie człowieka. Z takich warsztatów może skorzystać tak naprawdę każdy. Dla dzieci w takich celach edukacyjnych, jak humanitarnie tutaj podchodzić do zwierząt, także dla dzieci chorych, dla osób chorych, z różnymi zespołami chorobowymi, ale także dla osób starszych, które na przykład cierpią na demencję, na Alzheimera. Ale poza tym taki kontakt ze zwierzęciem doskonale niweluje stres. Oczywiście pojawia się wiele innych korzyści w zależności od wyznaczonego celu. Jeżeli jest stosowana w celu poprawy funkcjonowania w jakichś zespołach chorobowych, to i doskonali motorykę małą, doskonali motorykę dużą, motywuje też bardzo do zajęć. Dla osób starszych jest taki łącznikiem z tym światem zewnętrznym. Wychodzi na to, że takie warsztaty niosą za sobą same korzyści i można dowiedzieć się na nich wielu ciekawych i potrzebnych rzeczy. Między innymi jak przygotować psa do spaceru oraz czym jest pozycja drzewa. Wiem już, gdzie mogę o psa go złagać psa. Dowiedziałam się, że pieśki mają mocny węch niż ludzie. Nauczyłam się opiekować pieskiem. Wiem, co robić, gdy jest groźny piesek. Te umiejętności są bardzo ważne, bowiem to właśnie pies odgrywa tutaj główną rolę. Jego charakter i predyspozycje zadecydują, czy może pracować w tym zawodzie. Najpierw pies musi przejść taki egzamin wstępny, który w trakcie którego są określane jego predyspozycje. Czy on w ogóle może być tym dogoterapeutą, czy absolutnie takich predyspozycji nie ma. Potem jest specjalne szkolenie, u nas trwało pół roku, jeździliśmy do Gdyni, które kończy się egzaminem i dla opiekuna psa, ale także dla pieska. W związku z tym nie każdy pies może zostać terapeutą. Niektóre rasy mają większe lub mniejsze możliwości. Jednak to nie rasa jest najważniejsza, tylko charakter naszego bohatera. Co Ostróda już wiedzieć może? 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy komplet wolontariuszy już ma. Plany artystyczne również. Orkiestra odbędzie się od paru lat w amfiteatrze. Wystąpią zespoły lokalne, grupa Our Time, Ciocia Olson, zespół Akustik, gwiazdą będzie zespół Bajka, to jest grupa Piotra Banacha z Indios Bravos. No będziemy mieli Światełko do Nieba również, no i oczywiście licytacje, jak najwięcej licytacji chcemy przeprowadzić w internecie czy na miejscu podczas koncertu. Na dodatkowe atrakcje i nowości też można liczyć. Sztab wie, że im więcej się dzieje, tym łatwiej o wzajemną motywację i działania na szczytny cel. Na hali Osiru przy Kościuszki będzie mecz siatkarzy SMS-a z piłkarzami Sokoła. Na autodromie będą wyścigi, wrak race oraz pokazy driftów. Tam też każdy będzie mógł sobie spróbować podriftować. Także jest parę takich nowych rzeczy, myślę, że jeszcze dojdą. Wszystko 12 stycznia w niedzielę. Zapraszam wszystkich. W 2020 roku będziemy zbierać na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Przede wszystkim w takich dziedzinach medycyny jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia.